Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone bardzo ważnemu tematowi, a mianowicie Narodowym Siłom Zbrojnym w latach 1942-1948. Naszym zaproszonym gościem jest dzisiaj pan dr Rafał Sierchuła. Dzień dobry, panie doktorze. Pan doktor jest pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. I zakres zainteresowań pana doktora to jest właśnie historia Narodowych Sił Zbrojnych oraz tworzenie między innymi właśnie Ruchu Narodowego. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, moderatorem dzisiejszego spotkania jest pan Maciej Frycz. Pan Maciej Frycz jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania rozmowy, a po rozmowie oczywiście do zadawania pytań i do dyskusji. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym Narodowym Siłom Zbrojnym. Tak sobie zaplanowałem, że właśnie jedno z pierwszych spotkań, którego tutaj mam możliwość prowadzić pod patronatem Przystanku Historia w Szczecinie, będzie poświęcony właśnie zagadnieniu konspiracji niepodległościowej obozu narodowego. Stąd przede wszystkim, że pomimo upływu 30 lat badań, według mnie wciąż niewiele jest opracowań, publikacji, czy też nieznaczny odsetek osób badaczy zajmuje się przedmiotem ich zagadnień, jest opisywanie konspiracji niepodległościowej Ruchu Narodowego w latach II wojny światowej i też powojennych. W związku z tym to też będzie jedno z moich pytań dla naszego gościa. Z czego to wynika? Czy to jest deficyt materiału źródłowego, nadmiar owych materiałów dokumentacji archiwalnej, czy też po prostu poruszanej tematyki i zagadnienia? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o historię naukowości NSZ-u, czyli tych badań naukowych, to akurat mija 30 lat od pierwszej konferencji, która w 1992 roku miała miejsce w Warszawie. To była pierwsza konferencja na temat Narodowych Sił Zbrojnych. Historyków, którzy się tym problemem zajmowali, nie byli to resortowi historycy, tylko osoby, które chciały ten temat przybliżyć. Oczywiście ta konferencja była pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji kombatanckiej, która zaczęła upominać się o pamięć o swojej organizacji. I z perspektywy 30 lat badań można powiedzieć, że no i działalności, czy też spojrzenia na NSZ, można powiedzieć, że w tym okresie pojawiło się kilka bardzo istotnych publikacji na ten temat. Pojawiły się też rzeczy, które w poprzednim czasie były nie do pomyślenia, a mianowicie powstał związek kombatancki dla tych żołnierzy. Mogli się zrzeszać, zostali uhonorowani przez Sejm Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Wreszcie zostali uhonorowani przez Sejm i Senat odpowiednimi uchwałami. Także jak gdyby dokonano pewnego zadośćuczynienia tej formacji pod względem politycznym. Natomiast jeśli chodzi o badania nad historią NSZ-u, rzeczywiście tych badaczy jest niewiele, ale problematyka II wojny światowej, tak naprawdę też wiele osób się tą problematyką nie zajmuje. Jest pewne grono osób, które podjęły się w ciągu tych 30 lat, zajęły się tymi badaniami. I rzeczywiście pojawiło się szereg książek, znaczna część została wydana dzięki działalności w Instytucie Pamięci Narodowej, ale również poza Instytutem. Te badania trwają. No, dość powiedzieć, że mamy monografie dotyczące
kontynuatorki NSZ-u, czyli Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którą opisali koledzy z IPN-u z Warszawy. Mamy publikację na temat Wielkopolski. Poza IPN-em profesor Chrzanowski, który od lat 80. bada historię Pomorza pod okupacją, opublikował swoje materiały w latach 90. na temat Związku Jaszczurczego NSZ na Pomorzu. Są materiały na temat Lubelszczyzny. Także powoli te białe plamy są usuwane. Jest zresztą działalność Leszka Żebrowskiego, który udostępniał dokumenty ze swoich archiwów. W ciągu tych 30 lat rzeczywiście zaczęto docierać do dokumentacji źródłowej. Na niej przede wszystkim bazujemy. I tutaj mamy przede wszystkim możliwość penetrowania archiwów maktnowych, materiały wywiadowcze tam się znajdują. Bardzo potężny materiał źródłowy dotyczący NSZ-u znajduje się w naszym zasobie, w spadku zarówno po służbach, po Urzędzie Bezpieczeństwa czy Służbie Bezpieczeństwa. Te rzeczy były gromadzone w ramach spraw, w ramach procesów, w ramach wykrywania różnego rodzaju archiwaliów. Dzięki temu możemy sięgnąć do tych materiałów. Mamy też w ramach też naszego zasobu, z którego też korzystamy, powoli zaczynamy korzystać, materiały niemieckie. Jeśli chodzi o materiały niemieckie, to przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na cały zbiór dokumentów sądowych niemieckich. Przede wszystkim dla tego pierwszego okresu działalności konspiracji narodowej, przede wszystkim na terenie mi bliskim, czyli Wielkopolski, znajdujemy dokumentację z procesów przed Wyższym Sądem Krajowym. Dość powiedzieć, że przygotowujemy teraz taką publikację, tam będzie informacja na temat konspiracji lat 39-41 i wśród tych osób 164 osoby zostały zgilotynowane za działalność narodową w więzieniach w Poznaniu, w Dreźnie, we Wrocławiu. Zostali ścięci za to, że prowadzili działalność konspiracyjną. Do tego dokumenty. W materiałach niemieckich się zachowały zdjęcia, bibuła, czyli nielegalna prasa, którą wydawano. Dodatkowo też w zasobach niemieckich znajdują się wyroki dotyczące sensu stricto osób, które poprzedzały NSZ, czyli ponad 80 osób związanych z wywiadem Związku Jaszczurczego, które to osoby stanęły przed sądem wojskowym. Tam też było bardzo dużo wyroków śmierci i te wyroki zachowały się. Staramy się te osoby przybliżać oprócz historii organizacji. Myślę, że warto w ciągu tych 30 lat też dużo osób pochyliła się nad biografiami. Biografistyka jest bardzo trudna. Staramy się te osoby przypominać, wyciągać z niepamięci osoby, które prowadziły działalność jeszcze w okresie międzywojennym, ale też oficerów, którzy zasilili te formacje, zasilili Związek Jaszczurczy, Narodową Związek Wojskową czy też NSZ. Jeśli chodzi o ramy czasowe, chciałbym też doprecyzować, bo będziemy opowiadać o NSZ-cie lat 1942, czyli w momencie, kiedy ta organizacja powołała się i pierwsze rozkazy z tego okresu. Natomiast taką cenzurą, którą chcielibyśmy zamknąć tą historię, to jest rok 1948, czyli śmierć części NSZ-owców, dowódców NSZ-u, czyli Stanisława Kaśnicy i Lecha Neumanna, tej części, która po 1944 roku jak gdyby kontynuowała swoją działalność pod tym szyldem Narodowych Sił Zbrojnych. Natomiast ta druga część, czyli NSZ AK, Stalony z AK i NOW AK, utworzyły własną organizację i myślę, że o niej być może kiedyś będzie warto powiedzieć. Zresztą widziałem, że jest publikacja na temat monograficzna na temat tej książki, także koncentrujemy się jak gdyby tylko na tym NSZ-cie, który formalnie funkcjonował pod tą nazwą, tak żeby doprecyzować. Bardzo dziękuję. To skoro już tutaj przeszliśmy, to może bym właśnie sformułował takie pytanie. W atmosferze jakich wydarzeń zaczęły kształtować się te struktury konspiracyjne, no, które możemy w zasadzie spozycjonować jako jedną z największych sił niepodległościowych właśnie w latach II wojny światowej i jeszcze zahaczające okres powojenny, prawda?
No tak, oczywiście wybuch II wojny światowej, podjęcie działań konspiracyjnych spowodował, iż rozpoczęły się w naturalny sposób tworzenie wszelakich struktur konspiracyjnych, czy to politycznych, czy to wojskowych, czy młodzieżowych. No, cała gama formacji, czy były to organizacje lokalne, czy były to organizacje ogólnopolskie. Jeśli chodzi o działalność polityczną, to przede wszystkim duże zaangażowanie działaczy przedwojennych Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego, czy też Falangi. Te struktury, no, będąc gdyby modułami niezależnymi, zaczęły tworzyć własne organizacje konspiracyjne. Jedne z pierwszych to między innymi podjęte działania Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego ABC. Te dwie organizacje utworzyły na samym początku konspiracji własne organizacje, oprócz politycznych konspiracyjnych również organizacje wojskowe. Miały też swoje odłamy. Wspomnę, że na terenie Wielkopolski te struktury były jak gdyby autonomiczne. Tam stworzono pod auspicjami Stronnictwa Narodowego Narodową Organizację Bojową. Warto wspomnieć, że była to największa organizacja konspiracyjna w Wielkopolsce, ale również w innych miastach były tworzone. Były też tworzone też takie struktury lokalne, jak Narodowa Organizacja Ludowa Walki, która była przez jakiś czas konkurencją dla Stronnictwa Narodowego. Też wywodziła się z Obozu Narodowego. Tam znaczna część tych ludzi została wchłonięta przez NOW. I oczywiście z czasem te formacje nie tylko narodowe, ale też wszystkie rozpoczęły proces scaleniowy. Najczęściej taką inicjatywą było albo chęć włączenia się w struktury wspierane przez administrację rządową konspiracyjną, albo też połączenia ideowe. Tutaj takim przykładem łączenia się po linii ideowej było stworzenie organizacji, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Narodowych Sił Zbrojnych, które to rozmowy na temat scalenia tej formacji rozpoczęły się w połowie 1942 roku. Były następstwem akcji scaleniowej Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Tam część oficerów i polityków postanowiła iść własnym torem i nie włączać się w tym momencie jeszcze struktury centralne, wybierając drogę ideową, próbę realizacji swojego własnego programu. Oczywiście z myślą o późniejszym włączeniu się w działania powstańcze, no bo wszystkie te duże organizacje miały na celu walkę z Niemcami w tym apogeum, czyli w planie powstańczym ogólnopolskim. Ta grupa, która się połączyła z tą częścią Narodowej Organizacji Wojskowej, to przede wszystkim Związek, Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, czyli emanacja wojskowa grupy związanej z przedwojennym ONR-em ABC, w konspiracji funkcjonującej jako Grupa Szaniec, a tak naprawdę kierowana przez taką tajną organizację o nazwie Organizacja Polska. Poza tymi dwoma kluczowymi organizacjami oczywiście w skład NSZ weszło wiele różnych lokalnych organizacji. Również częściowo znajdujemy też ludzi, którzy postanowili wyjść z AK i włączyć się w te struktury. Od samego początku tworzenia NSZ-u była jak gdyby taka chęć jednak włączenia się w te ramy ogólnopolskie. Na przeszkodzie były pewne właśnie te założenia ideowe. Tam przede wszystkim chodziło o program polityczny, program geopolityczny. No i oczywiście też należy wspomnieć o tym, że jak to w konspiracji, jak to w tym momencie, te wszystkie byty nie były takimi okręgami czy też strukturami zamkniętymi. Te formacje czy NSZ przenikały się w jakikolwiek sposób z innymi organizacjami. Na zasadzie współpracy, na zasadzie wspierania się, na zasadzie wspólnej walki z Niemcami. Choć oczywiście starano się przede wszystkim działać we własnej organizacji. Myślę, że
na ten temat też słów kilka w późniejszym etapie na temat tych prób wspólnej działalności NSZ-u z Armią Krajową, czy też NSZ-u z delegaturą rządu, to rzeczy są niezwykle ważne. Takie działania były i były wspierane przez jedno i drugie dowództwo. Natomiast efekty, dlaczego o tym się nie mówiło, no to pewnie o tym opowiem Państwu za chwilkę. No właśnie chciałem zapytać, na czym polegała ta odrębność Narodowych Sił Zbrojnych w tym kontekście, że tak jak Pan tutaj wspomniał, powstały w wyniku odejścia, czy też właśnie części tego odłamu, który nie był, można powiedzieć, nie przyjął tych warunków scalenia z Armią Krajową. I tutaj właśnie chciałbym nakierować naszą dyskusję na to, jakie oni sobie postawili cele, zarówno wojenne, prawda, cele jakieś, jak przebiegały te struktury w odniesieniu do tej grupy, która na przykład zdecydowała się podporządkować Armii Krajowej. I też jaki to był odsetek tych, którzy się podporządkowali, czy to była większość wówczas? Czy jesteśmy w stanie to jakoś dookreślić? Tak, proszę Państwa, było bardzo silne od samego początku przy tworzeniu Polskiego Państwa Podziemnego, były bardzo silne naciski na to, żeby różnego rodzaju formacje, które działały w kraju, podporządkować jednemu naczelnemu dowództwu. Z tym było bardzo różnie, natomiast niezwykle ważne jest to, że przy tworzeniu się struktur konspiracyjnych, przede wszystkim struktur politycznych, które kierowały Polskim Państwem Podziemnym, przyjęto zasadę, że jedynymi formacjami politycznymi, które kierują Polskim Państwem Podziemnym, są cztery główne partie opozycyjne jeszcze z okresu międzywojennego, czyli Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe i Stronnictwo Pracy. Te cztery organizacje polityczne jak gdyby kierowały Polskim Państwem Podziemnym. Kierowały to na zasadzie takiej, że nie było miejsca już dla innych organizacji. Natomiast było miejsce dla formacji wojskowych tych innych organizacji i te formacje się zasilały. Natomiast one nie miały żadnego wpływu politycznego na tą działalność. Jeśli chodzi o Stronnictwo Narodowe, oczywiście to podejście do tworzenia się struktur konspiracyjnych, politycznych było różnorakie. Uważano, że struktury, część działaczy narodowych uważała, że część struktur tworzącego się państwa podziemnego jest pod wpływem sanacji. Obawiano się, że ten dorobek ideowy, czy też dorobek wojskowy, który zostanie wprowadzony do struktur wojskowych Armii Krajowej, zostanie zaprzepaszczone, że nie będzie można w tych oddziałach prowadzić propagandy politycznej w duchu obozu narodowego. Obawiano się, że nastąpi przejęcie aktywu wojskowego, natomiast oficerowie nie zostaną odpowiednich funkcji w strukturach wojskowych. I to te obawy spowodowały w znacznej części, że część tego NOW-u postanowiła w późniejszym okresie się podporządkować. Poza tym dość ważny jest też program polityczny, geopolityczny, o którym chwilę przedtem mówiłem, a mianowicie przede wszystkim takim sztandarowym hasłem czy programem politycznym obozu narodowego była kwestia włączenia, powrotu Polski na ziemie zachodnie, włączenia do polskich Prus Wschodnich i tego bastionu Szaniaca Bolesławów na linii Odry i Nysy Łużyckiej, przy czym oba brzegi tych rzek miały być należeć do państwa polskiego. No ten program był, on powstał jeszcze w okresie międzywojennym. Tutaj wielka rola też Uniwersytetu Poznańskiego, który tą myśl zachodnią rozkrzewił nie tylko naukowo, ale też inspirował działaczy narodowych. Tutaj z każdym rokiem wiele grup związanych z międzywojennym Stronnictwem Narodowym przyjmowała ten program, przede wszystkim działacze Młodzieży Wszechpolskiej, czy też działacze Obozu Narodowo-Radykalnego.
I oni postanowili, ta część postanowiła w dość mocny sposób zaakcentować nie tylko to hasło powrotu na ziemię zachodnie, włączenie tych ziem, ale poza hasłami, bo oczywiście w konspiracji było bardzo dużo haseł, dużo organizacji, które chciało stworzyć Polskę mocarstwową, imperialną, od morza do morza, od jednego do drugiego, do trzeciego. Natomiast w przypadku tej formacji Narodowych Sił Zbrojnych ta idea była również podbudowana studiami, wydawanymi publikacjami, prasą konspiracyjną. I to, co nazywam taką akwizycją bezpośrednią, czyli z namawianiem czy też organizowaniem spotkań z różnego rodzaju innymi formacjami politycznymi. Tutaj taką osobą, która jest mi bliska, która wiem, prowadziła taką działalność akwizytorską, jest bohater jednej z moich książki, Karol Neumann, który był taką postacią, która całe życie poświęciła działalności i krzewieniu myśli zachodniej. Prowadziła dość intensywną działalność wojenną, a po wojnie została skazana za współpracę z Niemcami i został on zamordowany w 1948 roku. Mówiąc o NSZ-cie, bo o tym też warto wspomnieć, bo to tak wszyscy myślimy, NSZ to wojsko, a to nie jest do końca prawda. W momencie, kiedy powstał NSZ, zakończyły się rozmowy scaleniowe, kiedy powstała ta formacja. Ta formacja składała się tak naprawdę z trzech dużych poziomów. Przynajmniej w fazie początkowej, teoretycznej, zakładano, iż utworzone zostaną formacja zbrojna, Narodowe Siły Zbrojne, jednostka wojskowa. Drugim elementem Narodowych Sił Zbrojnych, często pomijanym, była Służba Cywilna Narodu, czyli taka formacja, którą można nazwać formacją, która miała za zadanie stworzenia, czy też stworzenia i wypromowania ludzi, którzy mieli być przyszłymi burmistrzami, wojewodami, stworzenie takiej siatki administracyjnej. Oraz ta sama struktura też tworzyła program Nowej Polski. Nowej Polski nie tylko w granicach, nie tylko chodziło o tworzenie podstaw dla zajęcia, udokumentowania i też zasiedlenia ziem zachodnich, ale również zmiany ustrojowe. Tam też chodziło o, ci działacze zajmowali się kwestiami również gospodarczymi. Wreszcie trzecia odnoga tej formacji, którą planowano utworzyć w 1942 roku, w 1943, to formacja polityczna. Były takie plany, aby te formacje, które te czołowe formacje tworzące NSZ, czyli Stronnictwo Narodowe i Grupa Szańca, czy też ONR-owcy, stworzyli wspólną, jednolitą platformę polityczną. I ta platforma polityczna miała nazywać się Obóz Narodowy, stąd mamy jak gdyby trzy te piony. Oczywiście jeśli chodzi o tą trzecią formację, to nie udało się tego scalić, ponieważ bliżej było jednak działaczom politycznym Stronnictwa Narodowego do swoich kolegów, którzy byli w delegaturze rządu, niż do tych politycznie, niż do działaczy Związku Jaszczurczego, Grupy Szańca. I ten Obóz Narodowy nie powstał w tej konwencji, o której myśleli twórcy NSZ-u, natomiast on funkcjonował jako samodzielna formacja, która skupiała działaczy Grupy Szańca i właściwie można powiedzieć, że od 1943 roku zamiast nazwy Grupa Szaniec czy tam podziemną ONR można z całą śmiałością mówić o Obozie Narodowym, bo ta formacja tak się identyfikowała, pod taką nazwą wydawała swoją prasę, wydawała swoje publikacje i mówimy o tym, o tych trzech rzeczach. Jeszcze warto wspomnieć o kilku innych akcentowanych przez środowisko NSZ-u takich swoich celów i planów. To przede wszystkim, tak jak wszystkie organizacje konspiracyjne, tutaj posiłkuję się pismem Szaniec z 1943 roku, czyli pismem wychodzącym przez NSZ, afirmowanym przez działaczy ONR-u. I oni tutaj w celach NSZ-u
wypunktowali 5 takich celi tej formacji. To było przede wszystkim, tak jak wszystkie organizacje, uwolnienie Polski z obcej okupacji. Drugie, przesunięcie granicy zachodniej na Odrę i Nysę Łużycką. Trzeci cel, obrona Kresów Wschodnich przed nawałą bolszewicką. Czwarty cel, walka z komunizmem. I piąty cel, poskromienie buntów ukraińskich, obrona ludności polskiej. 43 rok. I to były jak gdyby cele, natomiast rzeczywiście skupiano się organizacyjnie na tworzeniu jednostek wojskowych i, no i programie zachodnim. Ale takimi, myślę, że najważniejszymi działaniami konspiracyjnymi tego pionu wojskowego w tym okresie to był przede wszystkim wywiad, rozbudowany bardzo silnie wywiad Narodowych Sił Zbrojnych. To po pierwsze. Po drugie, działalność propagandowa, bardzo silnie rozbudowane struktury wydawnicze. W bardzo wielu okręgach pojawiały się pisma wydawane przez Narodowe Siły Zbrojne. Tutaj jest już kilka na ten temat monografii dotyczących tych formacji. Te pisma można zresztą online obejrzeć na stronach Archiwum Akt Nowych. Bardzo, bardzo duży wysyp jest ostatnio pism konspiracyjnych, w tym również Obozu Narodowego, Narodowych Sił Zbrojnych, Stronnictwa Narodowego. Można zobaczyć pisma wydawane na terenie Lwowa, na terenie Krakowa, Radomia, Kielc, oczywiście Warszawy, Białegostoku. Te wszystkie formacje, te niezwykle ważne rzeczy można znaleźć. No i oczywiście ten okres końcowy 43-44 to udział jednostek wojskowych już w walkach w Warszawie, czy też w akcji Burza, czy też samodzielnych działań, tak jak już w sierpniu 44 roku, takim sztandarową formacją tej części niestalonej, czyli ta największa formacja, czyli Brygada Świętokrzyska powstaje, także możemy też mówić o działalności wojskowej. Tak sobie pomyślałem, że tak jak tutaj Pan wspomniał, że Narodowe Siły Zbrojne nie były podporządkowane Armii Krajowej, natomiast uznawały legalny, prawowity rząd Polski w Londynie. Jednakże tym zbrojnym ramieniem rządu była Armia Krajowa. A zastanawia mnie, skąd zatem Narodowe Siły Zbrojne czerpały środki materialne, finansowe na rzecz właśnie prowadzenia działalności tej wojskowej, politycznej i tej, można tak samo stwierdzić, informacyjno-propagandowej. No bo to wymagało zgromadzenia znacznej ilości środków. Tak, oczywiście to był jeden z największych mankamentów tej dużej formacji wojskowej. Brak wsparcia finansowego, nie otrzymywali oni dotacji z Londynu, czy spadochroniarze, czy kurierzy, którzy wozili pasy ze złotem, z dolarami, no, to nie trafiało do tej formacji. Natomiast radzono sobie w różny sposób. W związku z tym, że była ta organizacja wysoce profesjonalna, to nie tylko moje zdanie, które możecie Państwo wątpić, ale też mamy na temat działalności czy to Związku Jastrzębskiego, czy NSZ-u, mamy materiały niemieckie, czy to z poszczególnych spraw, które prowadzili funkcjonariusze, czy to Gestapo z Radomia, czy też z Łodzi, bo akurat te zasoby się zachowały. Oni wskazywali, jeśli mówimy o pewne źródła finansowania, czy też współpracę, bo taka była, mówiłem o współpracy zarówno z AK, czy wcześniej z ZWZ-em. System niemiecki, czy też funkcjonariusze niemieccy wskazywali na przenikanie się w strukturach wywiadowczych wywiadu zarówno Związku Jastrzębskiego, NSZ-u z Armią Krajową. Tu mam na myśli przede wszystkim działalność wywiadowczą na terenie ziem wcielonych do Rzeszy i terenie Niemiec. W 1942 roku w dokumencie niemieckim jest jak gdyby taka teza przyjęta przez funkcjonariuszy niemieckich, że wywiad Związku Walki Zbrojnych na tym terenie został wchłonięty przez Związek Jaszczurczy.
To nie była do końca prawda, ale rzeczywiście udział Związku Jastrzębiego był duży. Dzięki tej współpracy no, agendy ZWZ-u, czy później AK, finansowały informacje. Działalność wywiadowcza była bardzo droga, jeśli chodzi o wyszkolenie, o dotarcie agentury. No i za te informacje Związek Jastrzębiorczy, później NSZ, otrzymywał dotacje. Otrzymał również dotacje z delegatury rządu w związku ze współpracą w zwalczaniu działalności komunistycznej, bo wiele wyspecjalizowanych agent, które infiltrowały czy też monitorowały działalność komunistyczną, w tym również był w to zaangażowany poza delegaturą Armią Krajową czy Wydziałem Antyk również Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych i za to również te działania były finansowane. No bo oczywiście nie można prowadzić działalności bez finansów. Prowadzono rozdawnictwo czy też wydawano takie cegiełki, dzięki którym otrzymywano fundusze od darczyńców. Prowadzono akcje ekspropriacyjne, czyli różnego rodzaju akcje przeciwko bankom, prowadzono sprzedaż fałszywych dokumentów, prowadzono działalność na czarnym rynku. No, starano się również otrzymywać dotacje od swoich członków. No, były różnego rodzaju próby pozyskania funduszy. Natomiast jeśli spoglądamy na budżety tych organizacji, poszczególnych część wydziału wywiadowczego, no to i też jakieś informacje, które spływały do komendy głównej, to są też informacje, że ktoś jest zadłużony, że już nie mają pieniędzy, że wszystko co mógł sprzedał, żeby opłacić ludzi, którzy dla niego służą. No, te rzeczy, oczywiście znaczna część ludzi pracowała ideowo, no ale też część osób musiała otrzymywać pieniądze, żeby przeżyć. No, konspiracja miała to do siebie we wszystkich zresztą jej aspektach, wszystkich organizacjach, że pieniądze wspierały. Oczywiście jeśli chodzi o broń, to też no, część pozyskiwano od Niemców w trakcie działań wojskowych, część kupowano. No tak jak każda inna organizacja próbowano te rzeczy udoskonalić. Niestety mimo dużego potencjału ten brak tak finansów powodował, że no, wiele działań nie można było przeprowadzić. Także jest to dość trudne. Oczywiście były też naciski, żeby te formacje jak najszybciej podporządkować i też nie jest prawdą, że Narodowe Siły Zbrojne nie zostały podporządkowane. Została znaczna, przeważająca część wiosną 1944 roku jednak została wchłonięta, włączona do struktur Narodowych Sił Zbrojnych. Nawet te organizacje, które scaliły się z NSZ-em w lipcu, na przykład w lipcu 1944 roku, taka formacja jak Miecz i Pług, formacje zbrojne zostały podporządkowane Narodowym Sił Zbrojnym AK. No i przez to one również weszły do działań, do tego wielkiego tworu, jakim było Polskie Państwo Podziemne. Oczywiście część takiego podporządkowania się nie podjęła. Właśnie chciałem zapytać o ten stosunek do wobec Armii Krajowej, który już Pan poruszył tutaj w łamach naszej dyskusji. Przede wszystkim, bo tak jak Pan powiedział, te rozmowy scaleniowe trwały około 2 lat, prawda, że tam 7 marca 1944 roku doszło do ponownego scalenia części Narodowych Sił Zbrojnych. Natomiast zastanawiam mnie, co było takim kolejnym, jednym z głównych punktów różnic wynikających, że do tego pełnego scalenia nie doszło. Czy to był stosunek na przykład Narodowych Sił Zbrojnych, kierownictwa, dowództwa wobec już wówczas wdrożonej akcji Burza i koncepcji prawda, wybuchu projektowanego jeszcze na wczesnym etapie powstania w Warszawie, czy też no bo jak wiemy w swojej wymowie, w swojej koncepcji Narodowe Siły Zbrojne były również antysowieckie i to już gdzieś deklarowano w zasadzie na początkowym etapie działania, że tych wrogów po klęsce militarnej
w 1939 roku jest dwóch, czyli III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki. Czy tutaj na tym tle też mogły wynikać jakieś spory, które no, były po prostu takim podwaliną, że do tego pełnego scalenia i podporządkowania tej organizacji z Armią Krajową nie doszło? Proszę Państwa, to jest troszkę bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ no, próby scaleniowe, tak wiadomo, to trwało dość długo. Trwało to na tyle długo, że część zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych postanowiła bezpośrednio interweniować u naczelnego wodza. Zostali wysłani specjalni kurierzy, którzy dotarli do Londynu, przedstawili tą sytuację. Z drugiej strony, akurat ci kurierzy byli związani umownie mówiąc, z obozem narodowym, czyli z tą frakcją ONR-owską. Z drugiej strony Armia Krajowa bardzo naciskała, żeby jak najszybciej, jak najwięcej tych doprowadzić do przejęcia aktywów obozu NSZ-u. W tą akcję też aktywnie włączyli się działacze Stronnictwa Narodowego, którzy postanowili połączyć się ze swoimi kolegami, którzy już funkcjonowali w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Rzeczywiście przyszły rozkazy dość dla NSZ-u dobre do scalenia od naczelnego wodza, jednakże komendant główny Armii Krajowej generał Ból Komorowski postanowił jednak dokonać tego mechanicznego scalenia. Tu ostatnio znalazłem takie dość ciekawe pogłoski, plotki, które były rozsiewane wśród aktywu NSZ-owskiego, że był taki pomysł, przynajmniej znaczna część kierownictwa NSZ-u w to wierzyła, że po scaleniu komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych będzie zastępcą komendanta głównego Armii Krajowej. Ta jego funkcja będzie tak duża, że będzie jego zastępcą. No a tutaj jednak nie, postanowiono tak mechanicznie to wszystko, mechanicznie to podporządkować. No, ta część, która uważała, że to scalenie jest krzywdzące dla NSZ-u, wyłamała się. Czyli grupa, która później stworzyła ten NSZ-ZJ. Choć oczywiście to nie jest, wyobraźcie sobie Państwo, że to nie jest tak do końca prawda. Przygotowując kolejną książkę, która pewnie wyjdzie w przyszłym albo w przyszłym roku, będzie to biografia jednego z działaczy właśnie tej formacji. W dokumentach, w naszym zasobie okazało się, że był znaczny opór w strukturach tajnej organizacji polskiej, która kierowała tymi formacjami zewnętrznymi, czyli NSZ-em i niescalonym. No, nastąpiło dość duży bunt, który planowano zmienić swoje podejście do tego aktu scaleniowego. Jednakże nie zostało to zrealizowane w wyniku wybuchu Powstania Warszawskiego. No i te grupy się musiały rozejść. No i pozostała ta grupa już niescalona z AK, choć oczywiście próbowano różnymi kanałami nawiązywać kontakty i mieć jakąś bezpośrednią informację. Tu taka ciekawostka, organizacja Polska, która kierowała tym NSZ-em niescalonym, stworzyła taką konspiracyjną strukturę, w której nawiązała kontakt z działaczami podziemia Piłsudczykowskiego z myślą o tym, że Piłsudczycy mają większe i lepsze przełożenie na oficerów Armii Krajowej Komendy Głównej i dzięki tej wspólnemu działaniu z Piłsudczykami będą mieli informacje, czy wybuchnie w końcu powstanie, czy w jakim kierunku będą podążać się dalsze dyrektywy i działania Armii Krajowej. Rzeczywiście powstała taka organizacja. No, oczywiście też rozwój został zahamowany w wyniku powstania warszawskiego. Także na koniec jeszcze warto jeszcze jedną rzecz wspomnieć, bo rzeczywiście ten odłam niestalony ma taką
taką dość trudną markę, że niescaleni, że warchoły, że nie chcieli, że nie lubili Polskiego Państwa Podziemnego, a nie jest to do końca prawdą. Powiem tylko tytułem jak gdyby zachęty. Opowiem taką historię na temat działalności powojennej. Narodowe Siły Zbrojne na terenie Wielkopolski był to jedyny moment w historii powojennego powstania antykomunistycznego, gdzie część żołnierzy NSZ-u niescalonego z AK współtworzyła poakowską organizację o kryptonimie Nie na terenie Poznania. Także nastąpiło takie nieformalne scalenie struktur poakowskich z tymi NSZ-owcami w listopadzie 1944 roku w Częstochowie i ta grupa przybyła do Poznania i rozpoczęła wspólną działalność antykomunistyczną, która została przerwana przez grupę AK-owców miejscowych i po prostu oficera AK-owca, który kierował tą grupą z Wielkopolski. Wielkopolski przeniesiono na południe, no i ta współpraca owocna została przerwana. No i później te formacje podążyły jak gdyby własną drogą. To tutaj, jak już jesteśmy w tym roku 1944, który tutaj poruszyliśmy, to chciałbym też zapytać, jaki jest aktualny stan wiedzy odnośnie udziału sił narodowych, sił zbrojnych w, można powiedzieć, na ostatniej bitwie Rzeczypospolitej z okupantem niemieckim, czyli podczas powstania warszawskiego. Bo tutaj, jak pan zarysował, no to pomimo tych i prób scalenia, to jednak ta współpraca była na wielu płaszczyznach, na wielu polach, a jak właśnie wynikało i jak czy jesteśmy w stanie określić siły, jakie wzięły ze strony obozu narodowego udział w powstaniu warszawskim? Tak, jesteśmy, znaczy co do jednego żołnierza nie jesteśmy w stanie określić, ale mamy szacunki. Oczywiście wybuch powstania warszawskiego dla NSZ-u, zarówno tego scalonego, jak i niescalonego, był wielką tajemnicą. Nie przyszły informacje, że 1 sierpnia wybucha powstanie, stąd formacje były rozproszone. Jednakże od samego początku rozpoczęto tworzenie bądź to własnych organizacji, oddziałów konspiracyjnych, powstańczych, przepraszam, bądź też żołnierze NSZ-u chodzili do struktur już oddziałów powstańczych, które funkcjonowały. Takimi sztandarowymi, dużymi organizacjami, formacjami NSZ-owskimi to była Brygada Koło, która walczyła, Brygada Zmotoryzowana Koło NSZ-u, która walczyła między innymi w Starym Mieście. Było zgrupowanie Chrobry 2, które początkowo było NSZ-owskie, założone przez żołnierzy NSZ-u. Później to stało się zgrupowaniem Armii Krajowej. W tym zgrupowaniu obok NSZ-owców walczył między innymi Rotmistrz Pilecki, co warto wspomnieć. Były też takie formacja, która jest zresztą bliska memu sercu, a mianowicie pułk imienia generała Sikorskiego, później pułk imienia generała Dąbrowskiego. Oczywiście pułk to są nazwy na wyrost. W pułku Sikorskiego było gdzieś około 300 żołnierzy. Mówię, dlatego jest mi bliski, bo raz, że było tam wielu żołnierzy NSZ-u, którzy swoją poprzednią działalność wojskową kontynuowali, prowadzili na terenie Wielkopolski, a z drugiej strony jednym z żołnierzy tej formacji jest żyjący do dziś 101-letni generał NSZ-u Jan Podchorski z Poznania, który w tym czasie był pod chorążym i walczył w tej jednostce do września 1944 roku, a później dostał rozkaz ze swoim oddziałem próby przebicia się z Warszawy. Oczywiście to się nie udało. Swoją walkę kontynuował później w zgrupowaniu Miłosz, walcząc w okolicach Sejmu. Mówiąc to też należy też wspomnieć o oddziałach partyzanckich, NSZ-owskich, które funkcjonowały wokół Warszawy, w lasach okolicznych.
No szacuje się na około 4 tysiące do 5 tysięcy tych żołnierzy rozproszonych w wielu formacjach. Myślę, że warto będzie też może kiedyś spróbować ich policzyć. Są bazę danych, być może będziemy się starać zobaczyć ten. Na ten temat, proszę Państwa, jest opublikowanych kilka dość interesujących publikacji dotyczących udziału sensu stricto żołnierzy NSZ-u w powstaniu warszawskim. Z podziałem na organizację, z liczebnością, z dowódcami, także ten temat również znalazł się w zainteresowaniu, zainteresowaniu badaczy i również dla osób, które gdyby chcą dotknąć tego tematu, też polecam taki artykuł, serię artykułów, taki dodatek, który w 2007 czy 2008 roku w ramach Instytutu Pamięci Narodowej w dodatku do Gazety Polskiej i IPN-owskim opublikowaliśmy dodatek dotyczący właśnie udziału żołnierzy NSZ-u w powstaniu warszawskim. 8 stron takiej syntezy działalności tej formacji w tym największej bitwie 1944 roku. Zostały wspomniane oddziały zgrupowania partyzanckie. Właśnie w tym momencie chciałbym zadać pytanie o jedno z największych zgrupowań, jeśli chyba chodzi o Narodowe Siły Zbrojne, zgrupowań w latach II wojny światowej, czyli o Brygadę Świętokrzyską, która pierwotnie nosiła nazwę, prawda, wchodziła w skład tych grup operacyjnych, które miały zająć tereny zachodnie, czyli Grupa Operacyjna Zachód. I tutaj chciałbym się zapytać, jaki był zasadniczy cel powołania tego zgrupowania i czy on w trakcie wojny został właśnie w wyniku wypadków wojennych uległ modyfikacji? Tak, to warto wspomnieć. W 1943 roku powstała taka koncepcja w strukturach sztabowych NSZ-u dotycząca zajęcia ziem zachodnich siłami własnymi. No ta koncepcja oczywiście nie mogła się spełnić, natomiast w 1943 planowano stworzyć takie trzy zgrupowania, które miały w obliczu przewidywanej klęski Niemiec w takiej formie rozpadu frontu żołnierze NSZ-u przed scaleniem w związku z tą koncepcją myśli zachodniej wykalkulowali, czy też wymyślili taki plan wojenny, aby siłami NSZ-u zająć te części Polski, oficjalnie nie znajdowały się w zainteresowaniu polskiego państwa podziemnego w związku z umowami z aliantami. Chodziło o dokonanie pewnych akcji i pokazanie metodą jest to zajęte, jest to nasze. Chodziło o dotarcie żołnierzy NSZ-u i zajęcie tego pasa na Pomorzu, pasa śląskiego oraz zajęcia Prus Wschodnich. Oczywiście z punktu militarnego potem okazało się to niemożliwe, natomiast rzeczywiście część żołnierzy, która miała wykonać akcje dywersyjne na terenie Pomorza czy też na terenie Prus Wschodnich, ci żołnierze nie utworzyli zgrupowania, ponieważ utknęli w walkach powstania warszawskiego. No, opowiadał mi właśnie wspomniany przeze mnie pan generał Podkorski, który kończył podchorążówkę. Ostatnie egzaminy okazały się 31 lipca i utknął w Warszawie walcząc do końca powstania. On był przewidziany do grup dywersyjnych, które miały być wysłane na Pomorze, w Wory Tucholskie. Jedyną częścią tego planu, który w jakimś tam stopniu został zrealizowany, czy też mówimy, że został zrealizowany, to scalenie jednostek wojskowych, które działały na terenie Kieletczyzny oraz części żołnierzy, którzy przeszli z Lubelszczyzny i stworzenie w sierpniu 1944 roku Brygady Świętokrzyskiej. No i mówimy o tym realizacji jak gdyby tego planu
Z, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ ta formacja zupełnie w innym stylu, ale przeszła, dotarła do ziem śląskich i później podążyła na zachód, ale już nie w tej formie pierwotnie planowanej z bronią w ręku, ale w wyniku rozmów i w wyniku chwilowego zaprzestania prowadzenia działań zbrojnych z Niemcami. Tutaj mamy taką sytuację przez wiele osób uważaną za formę kolaboracji. Osobiście uważam, że pewnie nie byłoby żadnego problemu z Brygadą Świętokrzyską. Wszyscy by byli szczęśliwi, gdyby ta formacja została w tym styczniu 45 przez Niemców albo Sowietów rozstrzelana. Byśmy mogli im stawiać pomniki, byśmy byli z tego dumni. Natomiast tutaj dowództwo NSZ podjęło dramatyczną decyzję, aby próbować się przedrzeć do stref amerykańskich, do drugiego korpusu, czy też do polskiego rządu na zachodzie, wchodząc w petaktację z Niemcami. Petaktacje zakończyły się tym, że ta formacja w pewien sposób została uwikłana w grę operacyjną niemiecką, przynajmniej tak jest to odbierane. Plusem tej akcji było to, że dowództwo zachowało tych ludzi przy życiu. Ponad początkowo 800 osób, później jeszcze dołączyli do nich, włączeni do brygady jeńcy z Powstania Warszawskiego. W ostatecznym rozrachunku ta formacja uczestniczyła w walkach z Niemcami, wyzwalając obóz koncentracyjny w Holiszowie, w Hollenstein, w chwili obozu kobiecego w Ossenburgu. Ta formacja została gruntownie przebadana przez wywiad amerykański. Została przyjęta przez generała Pattona jako armia sojusznicza. Miała taki krótki wątek wspólnej walki. Proszę Państwa, warto też, nawiązując do tej rzeczy, czy wszystkie polskie formacje, którym się udało dotrzeć na zachód, były tak samo traktowane? Nie. Mamy taki przypadek oddziału Płakowskiego, który w podobny sposób dotarł do Amerykanów. Jednakże okazało się, że podczas przemarszu, przejazdu przez Czechy dokonano tam zabójstw funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa czeskich. No i Amerykanie tych partyzantów wydali i oni poszli do więzienia. Także nie było tak, że każda formacja, która się pojawiła, została przez Amerykanów uchroniona, czy też nie została wydana. Także jeżeli byłyby jakieś problemy, zresztą były bardzo duże naciski na to, aby brygadę wydać, aby brygadę przekazać Sowietom. NKWD-ści porywali żołnierzy i oficerów Brygady Świętokrzyskiej, stąd później zostali przesunięci, a koniec końców zostali rozformowani i stworzyli, byli jak gdyby zaczątkiem kompanii wartowniczych i tej grupy, która pozostała na zachodzie. Oczywiście bardzo wielu środowiskom ten przemarsz nie był smak, bardzo wiele zarzutów pojawiało się wobec pułkownika Bohuna Dąbrowskiego i to nie tylko w środowiskach związanych z Armią Krajową, ale również w wewnętrznych strukturach organizacji polskiej też postrzegano to jako czynnik negatywny. Ja uważam, że uratowanie tych osób było jak najbardziej istotne. Warto wspomnieć, że te środowiska, które w zwartej masie w latach 50. trafiły do Francji, tworzyły ogniwa, były odwiedzane przez generała Andersa. Generał Maczek bardzo, bardzo pozytywnie wspominał, czy też mówił o działaniach Brygady Świętokrzyskiej, o tych żołnierzach, którzy tam byli.
Dość długo te formacje były w takiej pełnej gotowości, aby czekając na wojnę być w gotowości i móc wrócić. Dość długo, do połowy lat 50. jeszcze te struktury pokompanijne na terenie Francji funkcjonowały i w sposób zwarty działały. Do momentu, kiedy w sposób naturalny wiadomo już było, że ta wojna nie wybuchnie, a Europa jest takim miejscem trudnym do przeżycia i znaczna część działaczy zaczęła emigrować, tych kluczowych, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Argentyny, do Australii, także duży aktyw takich znaczących postaci z tego środowiska, z Brygady Świętokrzyskich trafił do krajów zagranicznych. No tam znaczna część również angażowała się w działalność antykomunistyczną, zaangażowała się też w współpracę z rządem amerykańskim, także było to dość ciekawe. No ci, co pozostali, no to nie mieli takiej okazji przeżycia i godnego życia. No ponieważ w latach PRL-u NSZ, obóz narodowy był pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i mimo, że kadra się zmieniała, oficerowie się zmieniały, struktury Urzędu Bezpieczeństwa się zmieniały, natomiast listy osób, które walczyły, podniosły rękę na władzę ludową, były aktualizowane do lat 80. Mamy takie zbiorówki, co jakiś czas te osoby, które przeżyły więzienia, były monitorowane, zakładano różnego rodzaju sprawy agenturalne. Oczywiście nie było mowy, aby te osoby jako żołnierze NZ-u mogły mieć jakieś uprawnienia kombatanckie, to w żadnym wypadku. No czasami ci kombatanci sobie zaliczali działalność w 1939 roku albo jakiś tam ułamek działalności w Armii Krajowej, ale w znacznej części dopiero uprawnienia kombatanckie pojawiły się w latach 90. Jeszcze taki ciekawy przykład, który mam w sobie do dziś z lat 90. w gazecie, zdaje się, Żołnierz Wolności. Była taka informacja na temat uprawnień kombatanckich. Jeden z ówczesnych ministrów mówił, że tak, oczywiście, ale nie będą nadawane uprawnienia kombatanckie żołnierzom, którzy służyli w innych formacjach, w formacjach niepolskich i tutaj Wehrmachtowi, UPA i NSZ. Także jeszcze w latach 90. była taka narracja, no ale dzięki tutaj działalności bardzo prężnemu ośrodkom kombatanckich w Polsce, w AK i przede wszystkim w Związkowi NSZ, tak się nie stało i rzeczywiście ci żołnierze zostali w jakiś tam sposób na końcówce życia uhonorowani. Zbliżamy się już pomału do końca, ale ja bym chciał jeszcze zadać jedno pytanie na zakończenie naszej dyskusji i później dać Państwu również głos i możliwość sformułowania swoich pytań. Chciałbym poruszyć jeden z takich nieznanych i moim zdaniem niespopularyzowanych wątków, jeśli chodzi o historię konspiracji narodowej, a mianowicie kwestię, która została poruszona w publikacji Drezdeński Szafot podjętej przez Pana. Jeśli chodzi o żołnierzy Wielkopolskiej Konspiracji Narodowej i kompleksu więziennego w Dreźnie w styczniu 1944 roku. Czy mógłby Pan już tak w skrycie telegraficznym nakreślić nam ten wątek zawarty w tej publikacji? Proszę Państwa, tak naprawdę to przede wszystkim się interesuje wielkopolskimi strukturami konspiracyjnymi. To jest taki mój konik, który badam od 30 lat i wyszukuję różnego rodzaju informacje. Tak jak już na początku wspominałem, taka naprawdę duża działalność podziemia narodowego właściwie kończy się w 1941 roku. Tam straty to kilka tysięcy żołnierzy tej formacji. Jednakże podziemie narodowe trwa nadal. W 1941 roku pojawia się Narodowa Akcja Wojskowa, a w 1942, na przemianie 1942 i 1943 następuje rozłam w NOW i powstają Narodowe Siły Zbrojne.
Jeśli chodzi o zasięg, NSZ-owców najsilniejsi są na terenie Wielkopolski Wschodniej, czyli teren Kolina, Turku, Kalisza i Koła. Ten proces rozłamu był w Wielkopolsce bardzo dramatyczny. Tutaj na moim terenie żołnierze NSZ-u pochodzili tylko i wyłącznie z struktur Stronnictwa Narodowego. Tutaj działacze Związku Jaszczurczego zostali wymordowani w 1941 roku. To przede wszystkim siatki wywiadowcze, 20 osób kluczowych dla tej struktury zostało aresztowanych i zgiletynowanych. A teraz w wyniku powstania NSZ-u poprzedni komendant NOW dokonywał rozpaczliwych działań, aby jednak tych rozłamowców zmusić do tego, aby podporządkowali się jego rozkazom i włączyli się do Armii Krajowej. Kilku oficerów zostało wykluczonych z formacji narodowych. Na kilku dokonano zamachów. W przypadku opowieści, o której chciałem Państwu powiedzieć, to właśnie komendant poznańskiej NOW pojechał do miejscowości Koło, aby tam nakazać tym strukturom, aby jednak podporządkowały się jemu i odeszły z Narodowych Sił Zbrojnych. Będąc na kwaterze konspiracyjnej, w nocy wyrzucił z tej kwatery łącznika, który przybył, łącznika NSZ-owskiego, który przybył na kwaterę, na swoją melinę, żeby się tam pozostać. Warty Land, oczywiście to jest teren wzmożonych działań policyjnych. Ten łącznik został złapany, został przewieziony do więzienia w Koninie i tam został zmaltretowany tak, że dokonał dekonspiracji ponad 40 żołnierzy z powiatu kolskiego. Niemcy częściowo te osoby aresztowały w wyniku fortelu, czyli nakazały osobom z listy przybycie do Arbeitsamtu i te osoby zostały aresztowane jak gdyby za jednym razem, a część osób została aresztowana w wyniku pojedynczych akcji aresztowań. Chcąc zahamować tą falę aresztowań, też ujawnił się komendant tego powiatu, niejaki porucznik Żądziela, który jako ostatni został aresztowany. No i te osoby trafiły najpierw do wspomnianego Konina, a później zostały przetransportowane do więzień na terenie Rzeszy. Był to rok 43, marzec, kwiecień tego roku. Jeszcze w tym okresie wobec oskarżonych, złapanych działaczy konspiracyjnych prowadzono postępowania sądowe w majestacie prawa, z sędzią, z prokuratorami, którymi najczęściej byli funkcjonariusze Gestapo, którzy wymuszali na tych zebranych i złapanych swoje zeznania. I ta grupa została przewieziona do więzienia w Dreźnie i najprawdopodobniej w jednym albo w dwóch procesach te 40 osób zostało osądzonych. Mówię najprawdopodobniej, bo to jest tak naprawdę jeden z ostatnich wyroków i tego wyroku w sposób fizyczny nie mam, natomiast mam różnego rodzaju dokumentację, która po tym wyroku została wśród tych osób, które przeżyły, do których dotarłem jeszcze w latach 90. Stąd znam sygnaturę sprawy, wiem, kiedy miała miejsce, natomiast tak jak w przypadku wielu, wielu innych dokumentów, nie mam tego wyroku. W wyniku działań sądowych 11 żołnierzy z tej grupy zostało skazanych na karę śmierci. Pozostałe osoby zostały skazane na obozy koncentracyjne, cięższe lub lżejsze, na pobyty w ciężkich więzieniach, czy w Rawiczu, czy we Wronkach, ale przede wszystkim na osadzenie w więzieniach, w obozach koncentracyjnych. I ta grupa 11 żołnierzy została w więzieniu w Dreźnie w styczniu 1944 roku zgilotynowana.
Był taki kompleks więzienno-egzekucyjny, dość ważny na mapie zakładów penitencjarnych Rzeszy, ponieważ tam znajdowała się gilotyna. To było tylko kilka ośrodków, gdzie znajdowało się to urządzenie i tym urządzeniem na mocy decyzji Adolfa Hitlera mordowano tych ludzi. Mówię decyzji, ponieważ jeszcze w okresie międzywojennym Niemcy stosowali jeszcze ścinanie głowy toporą. To był wyrok, który stosowano za zdradę. Wszyscy ci żołnierze NSZ-u zostali skazani za zdradę III Rzeszy. Także mamy tutaj taki dowód na to, że Niemcy dość silnie to podziemie zwalczali. Mieli świadomość, że są to żołnierze NSZ-u. No i to absolutnie nikomu nie przeszkadzało. Nie było tam żadnych wątków, że jakaś współpraca czy nie. Co więcej, w tym samym czasie, kilka miesięcy później od tych aresztowań, specjalne komando niemieckie z Poznania, specjalna grupa operacyjna, dzięki działalności agenturalnej w działalności NSZ-u, próbowała aresztować członków Komendy Głównej NSZ-u. Bardzo ciekawa, mało znana historia. Komando niemieccy funkcjonariusze Gestapo specjalizowali się w działaniach zwalczaniu też podziemia narodowego, byli wyspecjalizowani, prowadzili akcje nie tylko na terenie Poznania, ale jeżeli mieli jakąś taki trop duży, to mogli bez problemu prowadzić takie działania na terenie działań innych placówek niemieckich. Mamy taki przykład w 1941 roku, kiedy to niemieccy funkcjonariusze z Poznania dokonali aresztowań między innymi prezesa Stronnictwa Narodowego Konspiracyjnego w Warszawie. Tutaj dzięki działalności agenturalnej pozyskali informacje na temat działalności Komendy Głównej NSZ-u, oficera tej komendy Adama Pacholczyka. Pojechali funkcjonariusze niemieccy w ślad za konfidentem, który został zaproszony na spotkanie z tymże oficerem. Ten konfident był konspirator, który wiedział, że to jest konfident. No i ten w ostatnim momencie gdyby ujawnił informację, że przyjechał tutaj z konfidentem, że Gestapo jest jak gdyby na podwórzu już czeka. No i w ostatnim momencie udało się zamordować tego konfidenta. Jest taka barwna, w cudzysłowie oczywiście, opowieść, jak to został on zabity przy pomocy uderzenia wielką szklaną popielniczką i zawinięty w dywan, i drugim wejściem ta grupa uciekła. Niemcy przeprowadzili rewizję. Po kilku godzinach ten agent się nie ujawnił, znaleźli tylko jego zwłoki. Stąd dość to ciekawa informacja. Nawet co ważne, ta jednostka poznańska nie powiadomiła miejscowego Gestapo. Oni po prostu przyjechali tego, przeczekali tam jeden dzień i chcieli mieć swój osobisty, własny, kolejny sukces, że tu jednostka Sonderkommando z Poznania dokonała kolejnego spektakularnego uderzenia w Warszawie. To się nie udało, natomiast niestety po powrocie kilka miesięcy później ta grupa dokonała zniszczenia struktur narodowych w Poznaniu i rozbiła ostatnią wojenną komendę Okręgu Poznańskiego AK. I dokonano tego tak skutecznie, że kolejne kontakty z Warszawy na linii Komenda Główna AK z Poznaniem nastąpiły dopiero po powstaniu warszawskim, czyli ponad pół roku. Nic poznaniacy nie wiedzieli, co się dzieje w Warszawie, jak funkcjonuje Komenda Główna. Fakt, że nie mieli dowództwa, ale doły pozostały. No i potem oczywiście po 1945 roku nastąpiła reaktywacja działalności AK, już później pod innymi nazwami, już działalność antykomunistyczna jako WSG Owarta, czy też konspiracyjne Wojsko Polskie. Ale warto o tym wspomnieć, że rzeczywiście był taki projekt. Natomiast to, że nastąpiły aresztowania, tam między innymi został aresztowany ostatni dowódca NSZ-u,
pułkownik Effert został stracony w 1944 roku. Natomiast pozostałe jednostki terenowe NSZ-u, które funkcjonowały, tak jak Państwu mówiłem, na terenach Wielkopolski Wschodniej, w listopadzie 1944 roku podjęły decyzję o scaleniu się z Armią Krajową. W związku z tym, że Okręg Poznański został rozbity i tam nie było możliwości scalenia, Wielkopolanie, wielkopolscy NSZ-owcy z Okręgu 10 podporządkowali się strukturą Armii Krajowej Komendy Okręgu w Łódź. I po 1945 roku ci żołnierze rzeczywiście funkcjonują w strukturach już płakowskich na tym terenie. Także tutaj mamy tą działalność scaleniową. Są dokumenty z pieczątkami NSZAK, Okręg Konin. Mamy osoby, którym udało się wrócić z walk w Powstaniu Warszawskim i one też wspierają tą decyzję i funkcjonują w strukturach Armii Krajowej. I tak już będzie do końca. Już po wojnie te struktury związane z NSZ-em, związane ze Stronnictwem Narodowym już samodzielnie akcji nie podejmą. Natomiast w 1945 roku, tak już Państwu sygnalizowałem, pojawi się grupa NSZ-owców związanych, tych niescalonych z AK, najpierw związanych ze strukturami jakowskimi, później działające samodzielnie. Tutaj w wyniku działań agenturalnych i zdrady funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa rozbiją tą formację wojskową. Ona działa zaledwie kilka miesięcy, 6 miesięcy. Zostaje aresztowane całe grono kierownicze struktur wojskowych. Zostają oni skazani na karę śmierci, na karę długoletnich więzień. Z tej grupy poznańskiej docelowo zostanie koniec końców straconych 3 oficerów. Stanisław Kaśnica, Lech Neyman, którzy są, jak już wspominałem, takimi osobami, które kierowały do końca, są ostatnimi przywódcami NSZ-u. Oni zostają zamordowani na Mokotowie w 1948 roku i do tego grona należy dodać również oficera wywiadu Franciszka Krawczykowskiego, przedwojennego nauczyciela, który z kolei zostanie powieszony w 1951 roku za działalność NSZ-owską, za działalność wywiadowczą i przede wszystkim za działalność antykomunistyczną w okresie II wojny światowej. Zostaje powieszony, był sądzony przez sąd cywilny, no i jest potraktowany jak złodziej, jak taki kryminalista, stąd nie zostaje zastrzelony, tylko zostaje powieszony. Całe szczęście, że wszyscy oni zostali zrehabilitowani i poza panem Franciszkiem, ci dwaj najważniejsi zostali odnalezieni, zidentyfikowani i pochowani. Także cały czas oczywiście prowadzimy badania, poszukujemy tych osób. Z dobrym skutkiem póki co. Bardzo dziękuję. Ja wątek Narodowych Sił Zbrojnych to moglibyśmy, podejrzewam, kontynuować i to rozbić i zaaranżować jeszcze kilka audycji, natomiast chciałbym na tym poprzestać, na tej części naszej dyskusji i chciałbym poprosić prezesa Światowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Oddział w Szczecinie, pana Grzegorza Kozaka, o tutaj specjalne nadanie, to już może proszę pana o głos. W wrześniu mieliśmy 80-lecie powstania Narodowych Sił Zbrojnych i jako okręg wykonaliśmy okolicznościowy medal pamiątkowy z tej okazji i chciałbym tutaj, drogi kolego Rafale, wręczyć Ci ten medal w imieniu Okręgu Szczecin.